Niepodległość dla mnie jest czymś najważniejszym. Niepodległość to tak naprawdę codzienna rzeczywistość, w której żyję. Ja się cieszę z tego, z tych dni, którym akurat udało mi się żyć w okresie, kiedy obchodzimy to stulecie niepodległości. Cieszę się z tego, jak teraz w tej chwili doceniamy to, że żyjemy w tej wolnej Polsce. Niepodległość jest dla mnie świętem narodowym, bardzo, bardzo ważnym do świętowania. Z rodziną to jest jakby okazja pokazania, jak jesteśmy patriotami, jak podchodzimy do naszego kraju. Niepodległość to jest dla mnie pamiątka historii Polski, która jednak różnie się układała, ale doczekaliśmy się niepodległości. Ja pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to nie było takiej uroczystości, nie było nacisku na patriotyzm, na Polskę. Więcej słyszałem dowcipów o Polakach niż tego, że powinienem być dumny z tego, że jestem Polakiem. Niepodległość, jak sama w sobie mówi, no jest to coś, co nigdy nie jest wieczne. Trzeba o to dbać, trzeba to czcić. No i to jest chyba to co najważniejsze. Niepodległość się bardzo łatwo można stracić. I trzeba to naprawdę szanować.